Waterloo rozsławiła bitwa z 18 czerwca 1815 roku, w której sprzymierzone wojska dowodzone przez Wellingtona ostatecznie pokonały armię Napoleona. Na pamiątkę tej bitwy usypano kopiec lwa o wysokości 41 metrów, ukończony w 1826 roku. Na szczycie znajduje się statua lwa odlanego z żelaza, patrzącego w kierunku Francji. Wchodząc na górę, trzeba pokonać 226 schodów. Z góry roztacza się widok na pole bitwy i liczące obecnie 30 tysięcy mieszkańców miasto Waterloo. W budynku w kształcie rotundy można obejrzeć panoramę bitwy pod Waterloo. Panorama została namalowana przez francuskiego malarza Louis Dumoulin. To 110-metrowe dzieło powstało w 1912 roku dla uczczenia setnej rocznicy bitwy.